Cześć kochani, witam cześć, się. Hello. Witamy cześć, się cześć. Razem. Jesteśmy we trójkę znowu, tak. nasza święta trójce. Tak. Maluniu. Nie, we właśnie cztery jesteśmy. We cztery. Cztery. Właśnie żeśmy się pomalowały. Ja mam taki makijaż. Ja mam taki makijaż. Dziewczyny, dziewczyny mi poleciły, ale w sumie sama zobaczyłam podkład, po którego niedługo pójdę. Tak, a już mogłaś tego dzisiaj nałożyć. Właśnie. Ale nie widziałam go wcześniej, no. Nie widziałam go, także pogoda jest trochę do kitu, ale damy chcemy radę. Iść na miasto, zjadłyśmy sobie śniadanko. Jejku, Sara jest taką kucharką, słuchaj. Gospodynią. Do dziewczyn idźcie na ten, na vlogi. Idźcie na TikToka zobaczyć przepisy. No, na TikToka przepisy. Także ja zaczynam, słuchajcie, tego vloga. Jeszcze nie wiem, co będziemy później robić. Wczoraj dziewczyny przyjechały wieczorem, bardzo późno. Późno, siedziałyśmy do czwartej, samo gadałyśmy. O północy, tak, żeśmy siedziały, trochę żeśmy drinkowały. Ale ten, ale było super, także dzisiaj nowa energia, pogoda niefajna, ale idziemy. Idziemy na miasto, tylko ja muszę coś, nie wiem, chyba nie będę nic robić z włosami, bo jak taka pogoda... Chcesz, mogę ci warkocza zapleść takiego, wiesz? O, może dobieranego. Chcesz? No, dobieranego, takiego wystającego. No. Roszczesz się. Dobra, o, to będzie super, bo później najwyżej umyję te włosy. No, ja też właśnie będę... Ja jestem taka zamulona. Jeszcze się może obudzić. Też jestem zamulona, ale trochę mnie kawa pobudziła. Idziemy się obudzić, dziewczyny. Tak, pójdziemy. Pójdziemy na miasto i zabierzemy was ze sobą, także zapraszam na vloga. Idziemy na miasto, trochę pada, ale nie wzięłam, znaczy wzięłam parasolkę, ale nie lubię parasolki, teraz trochę żałuję, że nie wzięłam tej parasolki. Co, wracamy po parasol? Karo? Mi wystarczy bluza. Ja się mogę cię podzielić. Podzielę się swoim. Z drugiej strony będę głowę myła, tylko to nieprzyjemne, nie? Takie jest. Idziemy na miasto. No i co, jak coś będziemy kupować, bądź może usiądziemy na kawę, to odezwiemy się i pokażemy wam outfit mój. Jesteśmy w Laszu. Patrzcie na to. Jakie piękne. SpongeBoby. Tu jak się wchodzi, to ten zapach. Piękny. Kto lubi Lasza? Przyszłyśmy na bubble tea. Jest to lepsze niż to, co ja pierwszy raz ever piłam. Ale not my cup of tea. Patrzcie na te pączki. Ale pycha. Tapioka jest najlepsza. Będziesz miała moją minę dziwną. Tak? Przestało padać. No. Pycha. No tu chcesz być dziewczyny. Ale za bardzo się nie chcą pokazywać, więc ja pokażę wam, co ja mam na sobie. Najlepszy styl, Sara. Bo ja mam najlepszy styl. Tak, najlepszy styl. Buciki i spodnie Fashion Nova. Bluzeczka. Kupiłam ją chyba w Aździe. Lata temu. Także to jest chyba George firma. Kurteczka Fashion Nova. I torebunia Ralph Lauren. Moja naszyjnik? A naszyjnik to jest jakiś tam... Aquarius. Aquarius. I kulczyczki? A, tego w sumie tak nie pokazuję na co dzień, nie? Ale no. No. Także się tak prezentuję. Karo mi zrobiła fryzurkę. Spin. Właśnie. No. Pokażę tutaj te gumeczki. Very cute. No. Zabierasz Karolinę. No. Bo nabrałam mewę. Jesteśmy w bucie. Tak, Jezus, Sara mi wkręciła, że została podkład za darmo, bo jest influencerką. No mówię, to weźmy jeszcze tusz. Uwierzyłam. Idę wkręcić Karolę, bo sobie wzięłam ten podkład w Maybelline. Będę nagrywać. No tak jakoś się wiesz. No, a nie, bo dobra, no, zobaczymy. Gdzie ta Karolina? Bo Karolina jak pójdzie, to już koniec. Jej nie znajdziecie. Wszystko się maile z pracy odpisuje. Tak, już wszystko, telefony, maile, kto zakupy. To jest po prostu kobieta, terminator, nie? Gdzie ona jest? Karo! Nie, się przestraszyłam. Nie. Boże, jak się przestraszyłam. To może jej coś da za darmo. To, co ty dostałam podkład za darmo z Maybelline. Co się stało? Bo powiedziałam, że... Bo nagrywałam, powiedziałam, że jestem youtuberką i powiedzieli, żebym sobie wzięła. Żartujesz? No, Ewie wzięłam tusz. Co? Nie, chcesz mnie wkręcić. Wkręcasz mnie. Ale Ewę nabrałam. Ewa mówi, to weź mi tłucz.
weź. Aż mam łzy w oczach. Myślałam, mówię, nie, pozbyć nie. Aż kurde się upłaka. Mamy, no. Dobrze, to się super draga. Już was przeciągnę. O, Jezu. Ja ściskam się za. Ale jaka mina twoja na początku. Ja tak wiesz. Mega. Ja ostatnio dostałam za darmo, jak byłam w Szkocji. Aha. I ten, szybkę mi za darmo wymienili, bo im kasa nie działała. Ale, ale miałam za darmo, bo zapłaciłam z punktów sobie. Okay. O, rety. Nabijcie sobie punkty, nie? Tak, no. Wróciłyśmy do domciu i szybko wam pokażę, co kupiłam. Szybki holiks. To są ten. To dla, to są Karo rzeczy. Słuchajcie, byłyśmy w Primarku i Barbie oczywiście króluje, Barbie więc wjechała. Wzięłam sobie spodaneczki i dzisiaj sobie założę je. Fajne. A są takie ręcznikowe? Takie dres. Taki dres. Aha. Fajny materiał. One były dość drogie, dycha. No to jak za spodenki krótkie, no to drogo. Ale słuchajcie, jeżeli będziecie mieć dostęp do Primarka, to idźcie, bo wypuścili takie topy. Widziałam sobie takie asymetryczne? Widziałam tam asymetryczne. Tak, to są te asymetryczne. Oni mają bardzo dużo kolorów, ale ten materiał, nie wiem jaki jest Skims, ale właśnie coś takiego, taki nylon. Taki, słuchajcie, obciskający, taki ściągający. Fajne. Wzięłam czarny na jedno ramię. Ja mam taki top i bez biustu naszego można nosić. Tak. Jest spoko. No super. Taki różowy, taki serek, bardzo ładny. I ten błękitny. Tak. Ten błękitny ma taki dość wysoki tutaj stan. Tutaj żeśmy sobie wzięły chipsy na później. Tak, do tej torby. Aha, a to jest ta wasza. To jest ta wasza chyba torba. Mhm. Dobra. Tutaj. Ty brałaś jakieś kosmetyki, czy nie? Brała Juviasa. Brałam, no. Tu są Karo, staniki. Ja oczywiście Mark & Spencer, nie? Zapas pizzy. Mój. Wzięłam w Super Dragus Juvias tak, Place korektor w numerze 21. Taki bardzo, bardzo jasny. Mega krycie, słuchajcie. W TK Maxie, o, patrzcie na to. Opaska. Do, do makijażu. Cute. Ale ładne. Ślicznie. Korona, jaka ci. Bardzo ładna jest ta opaska. Pięknie. 3,99 tylko. No, świetnie wtykają. Właśnie ten kolor ci pasuje, jasne, różnie. Tak. Dalej, co ja tu wzięłam? Aha, to jest Karo, bo myśmy, słuchajcie, wszystko wrzucały do torby. Wzięłam sobie rzęski, takie mega spajki, czyli takie, takie wispies trochę. To też w TK-u. Wzięłam sobie ten podkład. Super jest. No, bo widzę u dziewczyn pięknie wygląda. Ketchup Mark & Spencer będzie. No, musisz zrobić test. Zrobię na test. Pizzy. Zrobię teraz ale test. Ale to nie, za nawet tak musisz zjeść. Ale ja lubię tako. Ciekawe, czy będzie smakować. Na niektórych jest za słodki. Na mnie jest pyszny. Pycha. No nie! On jest taki jak. Taki kwaśno-słodki. On. W restauracjach podają takie keczupy właśnie. Mhm. Takie. Ale czuć też, keczup. Ale też czuć dużo takiego pomidora. Mhm. PH. No. Na pizzusi będziesz miała. To jest Karo. Aha, wzięłam sobie niebieską maskarę. Tak, my lata 90. Na to co masz teraz? Nie złapię na czarne? Właśnie nie wiem. Spróbuj. To już jest zaschnięte, nie? No to trzeba by na mokro. To trzeba na mokro chyba najlepiej. 2,50 ta maskara, słuchajcie. W Super Dragu, ale ja coś chyba jeszcze wzięłam, czy nie? Nie! Korektor? Korektor nie. Już pokazałam. No. Błyszczyk? Także to nie, to Karola błyszczyk. Nie. No, także słuchajcie, my żeśmy wróciły, trochę ogarniemy. I ten, i pójdziemy sobie po chińskie żarełko teraz, nie? Także chill w domu. My malujemy. Aha, i malujemy. I malujemy, no. Malujemy. Bo jeszcze tego nie wiecie, no ale się dowiecie. Zatrudniła nas Sara. Tak. Będę, słuchajcie, odświeżam trochę mój pokój beauty. Będzie szczególnie tutaj to miejsce, gdzie wykonuję rzęsy. I będzie nowe łóżko, w ogóle zmieniam dużo i chcę pomalować ściany, odświeżyć, zmienić też podłogę. Ale na to, słuchajcie, przeznaczam oddzielnie film. Aha, i malowanie też będzie w tym oddzielnym filmie? W tym oddzielnym filmie wszystko będzie step by step pokazane, co i jak robię, jakie nowe rzeczy kupiłam. Także nie wiem, kiedy się ukaże, ale niebawem. Także zobaczymy, jak to wyjdzie.
cześć, mi się witamy w kolejnym dniu. Idziemy, słuchajcie, na śniadanie. Wczoraj żeśmy odpłynęły w naszych rozmówkach i nawet żeśmy nie pofarbowały, nie pomalowały ścian, tak jak żeśmy sobie. A co ciekawe, Sara odpłynęła pierwsza. Ja powiedziałam, mówię. Sara mówi, idę spać. No. Nie ja. Także tak jakoś poszłyśmy później na spacer po tym jedzonku i ten, i tak żeśmy, wiecie co, zastygły i żeśmy sobie po prostu gadały. Trzeba było nadrobić. Idziemy tędy. I ten, i teraz idziemy, słuchajcie, do Toby Carvery na śniadanko. Typowo brytyjskie, więc fajnie. I mamy piękną pogodę. Także w ogóle mamy nową energię, bo dzisiaj żeśmy się wyspały, dłużej żeśmy spały niż wczoraj. Także będzie na pewno lepiej dzisiaj. Mamy zaplanowane parę rzeczy, także będę update'ować. Pokażę wam śniadanko później. I jesteśmy, słuchajcie, na śniadanku. English breakfast. Usiadłyśmy sobie na zewnątrz, bo w środku jest duchota. Także słuchajcie, tutaj kaweczka, tutaj Ewcia. Smacznego, zobacz, dziewczynki. Smacznego. Karolina pierwszy raz spróbowała Yorkshire pudding. I tylko dałam do tego dżemu. I dała do tego dżemu, a to powinno gravy, nie? Sorry. Najlepiej. A to się dają? Nie widziałam nigdy. Oni, no właśnie. Dają. No, oni wszędzie to jedzą. Wiecie, ja muszę wege wersję robić. No. Hejka, kochani, trochę nas nie było, ale dlatego, że po prostu dzisiejszy dzień był bardzo busy tak naprawdę, żeśmy poszły na to śniadanie, później żeśmy wróciły, malowałyśmy ściany i tak naprawdę bardzo wszystko szybko się działo. Ewa robiła live'a, ja postanowiłam zrobić Karolinie make-up, bo wy żeście bardzo chciały zobaczyć, nieraz byłam u Karoliny i mówiłyście, o Jezu, czemu nie pomalowałaś Karo? Później widziałyśmy się nieraz u Ewy. Nigdy nie zrobiłam tego makijażu, aż w końcu zrobiłam. Zrobiłam tutorial, będzie na kanale. Jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to widziałyście. Tutaj Karolina już ściągnęła, co prawda, rzęsy. Tak, już miałam rzęsy, przepraszam, ale idę się właśnie zmywać. Ale trzymał się cały wieczór, po prostu no. Tyle godzin. Karo wygląda troszkę inaczej, ale tak, dalej jest jestem sobą, troszkę nie? Inaczej wykontrolowana, trochę inaczej oko podkreślone, bardzo mi się to podobało. Ale czułaś się tak dobrze, super, nie? Super się czułam, jak gwiazda. No, no i super. Ludzie mnie zaczepiali, gapili no. Się. Super, bo później żeśmy, słuchajcie, poszły na imprezę, poszliśmy sobie na fajne jedzonko, na koktajle. Poszliśmy nawet trochę dalej, nie? Że, no, wiesz, żeby zobaczyć. Żebyśmy super. Zobaczyły, żebyście wy zobaczyły tak naprawdę, co się dzieje u mnie na mieście. Fajne, fajnie było. Ster. Fajne miasto, nie? Bardzo fajne. Takie... Podziwiam się. Bardzo duży porządek, fajni ludzie, tak no. Bardzo się czułam. Bezpiecznie, dobrze. Dużo policji. Nie jest takie bardzo luksusowe, ale nie jest też takie... Patola. Źle. Nie jest takie złe, na zasadzie, no. Że jest tak pomiędzy, tak jest fajnie po prostu. No. I ludzie się bawią fajnie. Jest, jeśli chodzi o ludzi, którzy wychodzą na przykład na miasto, ja na przykład często mam pytanie, dlaczego na przykład ty lubisz tak wychodzić? Dlaczego, wiesz, nie wiem, mam 33 lata, bo wychodzę, bo na przykład tutaj, słuchajcie, widziałaś nawet, nie? 50, 60 lat, dziewczyny wychodzą, kobiety wychodzą, ludzie wychodzą. Faceci nieważne starsi, jak wyglądacie, czy macie taką figurę, czy siaką, czy jesteście starsi, czy młodsi, super jest, po prostu oni się bawią, oni po prostu się odnajdują tam i potrafią się bawić. Od poniedziałku do niedzieli. Od poniedziałku do niedzieli, no. I nie ma takiej, nie ma takiej selekcji. Nie ma podziałów, tu jest tylko młodzież, a tu jest tylko starsi, a tu są tylko szczupłe. A ty źle wyglądasz, nie wchodzisz. Tak, ty masz takie włosy, czy masz taką figurę, czy masz celulit, to już jest w ogóle, wiecie. Tu jest wszystko akceptowane, nie? I to jest właśnie... Ja to lubię, ja to lubię i na przykład ja jako 33-latka, ja powiedziałam nawet dzisiaj dziewczynom, ja jako 80-latka, ja będę chodzić dalej na imprezy, nie? Teraz ja, kończy żywot w klubie. Ja skończę, ja mam nadzieję, że umrę na przykład na parkiecie. Na parkiecie, o kurde, klub będzie zamknięty. No. Także taki był nasz dzisiejszy dzień. Fajny był. Super było, super. No. A teraz żeśmy wróciły do domu i po prostu... Wiesz co, poszłam do twojego pokoju, żeby zobaczyć, czy da się domalować, ale nie da się. Wiesz co, jest już taki cień, takie cienie padają na ścianę, już jest tak ciemno, że dzisiaj musimy, już jest za późno, że musimy no. Rano zobaczyć. Jest północ już. No. No. Musimy rano zobaczyć, co tam domalować, co tam poprawić. Musi być jasno, nie? Dzienne światło. No. Idę się zmyć i oglądamy sobie tutaj na playerze taki fajny, taki reality show I Kissed a Boy. Bardzo fajny. I Kissed a Boy, no. Bardzo taki fajny. Gejowski, fajny. Bardzo fajny program, reality show, po prostu jak się zapoznają tutaj. Takie Love Island, ale dla chłopaków. Dla chłopaków. Samych chłopaków, no. Bardzo super. Fajne, śmieszne. Polecamy.
No, także jak będę coś dogrywać, to dogram, jak nie, no to już najwyżej się będę żegnać, ale może jeszcze coś jutro dogramy. Może jeszcze tą trzecią warstwę tej farby. A, może i tak, dokładnie. No, na razie się żegnamy i oglądamy. Pa! Ewcia zmyta. Ewcia odleciała. Ewcia nic nawet nie piła. Ewcia dzisiaj prowadziła. Także porządny, słuchajcie, kierowca. Ktoś musi. A my żeśmy sobie tutaj jeden, dwa, trzy koktajle weszły. Super było, mega. Mam nadzieję, że będziesz dobrze wspominała. Oczywiście, że tak. No. Będę tu wracać. Mamy, słuchajcie, zdjęcia pod katedrą. Właśnie. I fotobudkę jeszcze musisz wysłać. Tak. No.